Szanowni Państwo, zacznę od tego, ponieważ podczas komisji czy podczas spotkań z radnymi usłyszeliśmy też zarzut, dlaczego akurat mój pion zajmuje się tą uchwałą, dlaczego nie robi tego szpital. Otóż chciałbym te wszystkie wątpliwości rozwiać i na samym początku powiedzieć, że ta uchwała nie ma żadnego charakteru związanego z prywatyzacją szpitala. Jest to uchwała intencyjna, a zajmujemy się nią tylko dlatego, że w moim obszarze znajduje się referat partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku z tym, analizując różne możliwości pozyskania środków zewnętrznych, natrafiliśmy na właśnie platformę PPP. Na platformę PPP dedykowaną służbie zdrowia, a konkretnie możliwością pozyskania finansowania na przeprowadzenie analiz, tylko i wyłącznie przeprowadzania analiz zasadności przystąpienia do partnerstwa publiczno-prywatnego w przypadku szpitala. I co bardzo mocno podkreślam, podjęliśmy różnego rodzaju rozeznania rynku w zakresie takich analiz, ile one kosztują. Zapytaliśmy bodajże 10 kancelarii prawnych, ile kosztowałyby całe analizy dla partnerstwa publiczno-prywatnego w przypadku szpitala, a zaznaczam, są to bardzo skomplikowane analizy, ponieważ one odnoszą się do kontraktów NFZ, odnoszą się do tego, które z dziedzin służby zdrowia mogły być finansowane i które w przyszłości mogły być finansowane i będą w jakiś sposób dochodowe. Stąd takie analizy, uzyskaliśmy odpowiedź, że mogą kosztować nawet do 1 200 000 zł. Więc jak pojawiła się szansa na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, znaleźliśmy taką możliwość, aby na te analizy pieniądze pozyskać, dlatego zaproponowaliśmy Państwu tę uchwałę intencyjną. I też podczas jednego ze spotkań na komisji Państwo zapytaliście, dlaczego tak późno. No, myśmy dowiedzieli się o całej tej platformie 2 tygodnie temu. Więc czytając wytyczne, które trzeba spełnić, jednym z tych wytycznych było postawienie tego tematu na Radę Miasta. W załączniku, w którym będziemy załączyć do dokumentów, jest mowa o wyrażenie zgody, ponieważ jeśli byśmy przystępowali kiedyś do tego, wiąże się to z wydatkowaniem środków. Jednym z warunków było postawienie tego na Radzie Miasta. Stąd ta uchwała. Ona wywołała wiele emocji, natomiast to tak jak w przypadku wyszukiwania różnych źródeł finansowania, czy to z Unii Europejskiej, czy ze środków rządowych, czy wszystkich innych możliwości, taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku tej uchwały. Po prostu mamy możliwość wzięcia pieniędzy, dużych pieniędzy na wykonanie takich analiz, więc nie chcielibyśmy wydatkować ze środków własnych, jeśli taka możliwość istnieje. Dodatkowo zaznaczam, nie oznacza to, że my już do partnerstwa publiczno-prywatnego przystępujemy. Program jest tak skonstruowany, że do 15 lipca trzeba wniosek złożyć, stąd decyzja o szybkim wprowadzeniu to na Radę, w tym wypadku Radę Czerwcową, to po pierwsze. Po drugie, będziemy weryfikowani, czy te warunki spełniamy wszystkie, o których w tej platformie jest mowa. A po trzecie, jeśli z tego nie skorzystamy, to te analizy zostaną w mieście. A to być może pozwoli nam przeotworzyć furtkę do pozyskania zewnętrznych środków, chociażby z Unii Europejskiej. Podczas spotkań z Państwem radnymi na komisjach Państwo mówiliście, dlaczego nie wykonuje tego szpital, czy szpital o tym wie. Szpital, Szanowni Państwo, przeprowadzał analizę. Szpital rozmawiał na zarządzie z nami. Pewne opracowania wykonał we własnym zakresie, ale jeszcze raz zaznaczam, tak jak to w przypadku projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, za każdym razem, czy będzie to inwestycja drogowa, kubaturowa, wykazujemy się pewnymi dokumentami, pewnymi analizami, mówimy o stopniu wykonalności, tak również w przypadku takich projektów wymagane jest przeprowadzenie takich analiz. Stąd tylko i wyłącznie dlatego ta uchwała została zaproponowana przez nasz wydział, zresztą w uzgodnieniu z prezydentem Ciarkowskim i no naprawdę nie rozumiemy, dlaczego tyle emocji nadwołuje. Jest tylko i wyłącznie intencyjną o pozyskanie środków na przeprowadzenie analiz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pan radny Michał Twardy, proszę bardzo.
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie wraz z Zarządem. Moje wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego związane jest z projektem uchwały, nad którą mamy głosować i która dotyczy możliwości rozwoju Polskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z o.o. Uzyskanie zewnętrznych środków w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ma umożliwić szpitalowi wykonanie analizy lub analiz i weryfikację kierunku rozwoju tego szpitala. Po zapoznaniu się z treścią tej uchwały na posiedzeniu naszego klubu mieliśmy jako radni wątpliwości co do pozytywnego rozpatrzenia pana wniosku. Po pierwsze, po raz kolejny jesteśmy zaskakiwani jako radni niespodziewanym projektem uchwały i to w tak ważnej kwestii. Tłumaczymy sobie ten fakt tym, że konkurs został ogłoszony nagle i w krótkim czasie trzeba podjąć decyzję o przystąpieniu do procedury konkursowej. Po drugie, zdziwiła nas sama treść uchwały. Mówi ona, że radni na podstawie zapisu regulaminu konkursu ministerialnego, który nie został omówiony przez pracowników urzędu, mają zdecydować poprzez podjęcie uchwały o przyszłości naszego szpitala. Jesteśmy radnymi miasta Płocka. Cechuje nas odpowiedzialność za to miasto oraz chęć działania dla dobra mieszkańców Płocka. Tym samym dla dobra miejskiego szpitala, który potrzebuje każdych pieniędzy na rozwój. Jednak, panie prezydencie, z przykrością muszę stwierdzić w imieniu klubu PSL, że wyręczamy zarząd tej spółki i wykonujemy za niego pracę. Jesteśmy pewni, że przygotowanie różnego rodzaju analiz to domena zarządu i odpowiedzialny zarząd, kierujący się dobrem zarządzanej instytucji, powinien sam przygotować realną koncepcję funkcjonowania i rozwoju tej spółki. Mało tego. Zarząd, który funkcjonuje od kilku lat i zatrudnia w szpitalu tak wielu fachowców, powinien mieć w zanadrzu kilka lub kilkanaście wariantów funkcjonowania i rozwoju spółki. Naszym zdaniem osoby kierujące szpitale miejskie nie potrafiły przygotować odpowiedniej koncepcji i dlatego pan prezydent, wiedząc o słabości w zarządzaniu osób odpowiedzialnych za szpital, zdecydował się na to, że to Rada ma podjąć decyzję na temat działań w sprawie dalszego kierunku rozwoju szpitala. Musimy patrzeć z troską na nasze instytucje, dlatego też nie ukrywamy, że przedstawiona niedawno przez zarząd szpitala koncepcja funkcjonowania tej jednostki w kolejnych latach jest nie najwyższych lotów i nie napawa optymizmem. Koncepcja zainwestowania ponad 70 milionów złotych w rozbudowę i modernizację szpitala, a następnie dopłacanie przez kolejne lata po 15 milionów złotych każdego roku jest w naszym odczuciu nie do zaakceptowania i obnaża w całości brak wizji zarządu co do przyszłości szpitala. Biorąc pod uwagę takie postępowanie, faktycznie nie mamy wyjścia i musimy być odpowiedzialni za szpital miejski, a tym samym musimy wyrazić zgodę na pozyskiwanie każdych możliwych środków finansowych, mogących nie tylko zmniejszyć koszty funkcjonowania szpitala, ale też pozwolić na rozwój jednostki poprzez zlecanie na zewnątrz różnego rodzaju analiz. Łatwo jest bowiem wydać pieniądze, kiedy one są, trudniej natomiast oszczędzać, kiedy ich nie ma. Po trzecie, pragniemy zwrócić uwagę, że startując w przedmiotowym konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, trzeba naprawdę dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne, gdyż ocena złożonych projektów będzie zero-jedynkowa. Wiadomo, że dofinansowanie otrzymają tylko najlepsi. Reasumując, Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraża zgodę na podjęcie stosownej uchwały, wiedząc, że nie można przejść obojętnie obok środków finansowych, które są możliwe do pozyskania. Mamy jednak spore zastrzeżenia dotyczące tego, czy zarząd szpitala zagwarantuje należyte wykonanie tego zadania. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Helena Kurpa. Panie Prezydencie, gdyby były to rzeczywiście środki, które służyłyby rozwojowi SPZOZ-u, a nie służące analizie, jak pan powiedział, która ma charakter intensywny, a która będzie kosztować 1 200 000, to byłabym za. Natomiast to jest analiza, która będzie prowadziła do wniosku, czy wchodzić, czy nie wchodzić w partnerstwo publiczno-prywatne. Natomiast decyzja i tak należy do Rady Miasta Płocka, bo to jest spółka, której właścicielem w 100% jest miasto. Czyli de facto nieistotne jest, czy są to pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, czy są to pieniądze pochodzące z budżetu miasta, czy są to pieniądze pochodzące z budżetu państwa. Fakt faktem mogłyby trafić w źródło tam, gdzie są rzeczywiście one faktycznie potrzebne. A na co są potrzebne?
na profilaktykę zdrowotną, na specjalistykę zdrowotną. Tu są kolejki, tu czekają pacjenci i niestety nie są leczeni. A my wrzucamy, w cudzysłowie mówimy, 1 200 000 w papier. W analizę, która ma służyć, czy przyjąć partnera prywatnego, czy nie przyjmować partnera prywatnego w przypadku spółki z o.o., której właścicielem jest miasto. I z tym do końca zgodzić się nie możemy. Druga kwestia jest taka, nie byłam członkiem Komisji Inwestycji, ale koledzy, którzy są członkami Komisji Inwestycji, mówili mi, że jest jeszcze wkład własny gminy w postaci około 300 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, czemu ma służyć ten wkład własny? I zaraz przejdziemy do kolejnej części. Jest taki załącznik do regulaminu naboru projektu w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego Platformy. Rzeczywiście no jest w pozycji 2.4 wymagana uchwała gminy w tym zakresie, jeśli w ogóle chcielibyśmy w to wejść. Natomiast zainteresowała mnie inny załącznik, numer 2 do tego regulaminu naboru, kryteria oceny formalnej i merytorycznej. W punkcie 2 jest zapisane. Projekt ubiegający się o wsparcie nie rozpoczął procedury wyboru partnera prywatnego i teraz jest opis kryterium. Wsparcie mogą otrzymać tylko podmioty będące w fazie przygotowawczej, to jest przed publikacją ogłoszenia na wybór partnera prywatnego. I teraz pytanie, panie prezydencie, do naboru dopuszcza się również takie przedsięwzięcia, wobec których zakończono unieważnioną zmianę zgłoszenia procedurę wyboru partnera. Proszę mi powiedzieć, panie prezydencie, w którym momencie mamy my jako miasto ogłaszać procedurę wyboru partnera? Czy zgodnie z tym regulaminem kryteria oceny formalnej będzie to brane pod uwagę nasz plus czy minus? I teraz jest tak, jeszcze w ogłoszeniu o przystąpieniu do tego projektu jest napisane przedmiot naboru. W naborze mogą uczestniczyć projekty, które spełniają łącznie poniższe wymagania. Jest szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych, to jest budowa, przebudowa, remont, zostawa w ramach projektu przekracza 25 milionów złotych brutto. I teraz tak, czy pytanie jest, czy jak sporządzamy ten projekt do platformy, nie czy jak sporządzamy ten projekt do platformy, to wpisujemy tam wartość szacunkową tej inwestycji, tak jak czytamy w dzisiejszych czy wczorajszych informacjach prasowych, że potrzebuje szpital 100 milionów złotych. Jaką wartość szacunkową państwo planujecie wpisać tam? I czy tam się określa, czy jest to wartość szacunkowa kosztu inwestycji, który stoi po stronie gminy, czy też współpracy ewentualnego partnera, z którym będziemy to realizować? Jaką wartość szacunkową inwestycji państwo tam planujecie wpisać? To jest jedna kwestia. O, i w punkcie 5 tej dokumentacji są warunki w naborze. Warunki udziału w naborze i jest punkt 5.3. Uczestnik naboru jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie, w tym poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez organizatora naboru. Jakie są to koszty? Czy to jest te właśnie 300 tysięcy złotych, które mamy wnieść jako koszty przygotowania? I teraz, jeśli wniesie gmina jako swój udział kosztów, nie wiem dlaczego gmina, dlaczego nie spółka, jeśli gmina wnosi ten swój udział do tego projektu, czy rozumiem, że nie jest pewne, że zostaniemy zakwalifikowani do drugiego etapu w świetle tego regulaminu, bo jest tam napisane, że ewentualnie przechodzimy do drugiego etapu. O, jest. Ocena projektu zgłaszanych do naboru. W punkcie 7.2. Projekty zostaną poddane ocenie formalnej przez organizatora naboru we współpracy z pracownikami inicjatywy JASPERS w oparciu o kryteria formalne. W wyniku przeprowadzonej oceny wytypowana zostanie pula projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny, co jest do oceny merytorycznej. Czy państwo macie wiedzę, ile jest szacowanych takich projektów, które mogą ewentualnie przejść do tego drugiego etapu? Bo rozumiem, że tych pula tych środków 1 200 000 jest jakaś ograniczona.
że na pewno wszystkie podmioty, które będą chciały z tego skorzystać, nie skorzystają. Jakie są ewentualnie środki na ten cel. Natomiast, Panie Prezydencie, Pan mówi, że to jest uchwała intencyjna. A ja Panu mówię, to jest, ja biorę odpowiedzialność za te słowa, które teraz wypowiadam, że to, co Pan robi, to jest proste linii prowadzenie do prywatyzacji tego szpitala. Po co wydaje Pan środki finansowe na decyzję, która i tak będzie spoczywała na tej Radzie, która musi zapaść na tej sali? Bo i tak musimy ją podjąć. Śmiem twierdzić, że podobne analizy, dosyć poważne, nie kosztują 1 200 000. Kosztują 400 tysięcy złotych. Ostatnio można sprawdzić, ile kosztują takie analizy. Niedawno sprzedawana jedna z medycznych spółek, również w naszym mieście. W naszym mieście. Panie Prezydencie, jak Pan nie wie, o czym ja mówię, to Pan jest no, ciekawy, jak Pan to rozumuje, bo ja doskonale wiem, ja nie wcinam się w Pana myśli i nie mówię Panu, że Pan nie wie, o czym mówi w tym momencie. Panie Prezydencie, no coś nerwowy Pan dzisiaj jest. W moim przekonaniu i w przekonaniu nas jako radnych Prawa i Sprawiedliwości jest to doprowadzanie do prywatyzacji tego szpitala. Pytanie, po co? Mało tego. Dzisiejsza. Państwo tak, mówicie nam, że na komisjach nic tak naprawdę nie zostało przedstawione, bo ja nie miałam okazji zapoznać się z tym materiałem, bo w poniedziałkowa komisja skarbu trwała 17 minut. Ja nie miałam możliwości zapoznania się na innej komisji z tym materiałem, ale z tego co wiem, to tak naprawdę inni koledzy czy koleżanka nie mieli też dostępu do informacji, bo Państwo dawkowaliście bardzo te informacje. A to jest bardzo poważne przedsięwzięcie, które będzie skutkowało na lata następne. I teraz do czego dążę? Dzisiaj była Rada Nadzorcza w SPZOZ-ie. Odwołano zarząd, skończyła się kadencja, powołano wiceprezesa, nie powołano prezesa tej spółki. Przerwano posiedzenie zarządu, przerwano posiedzenie Rady Nadzorczej. I teraz co? Mamy podejmować uchwałę, zarząd pewnie będzie musiał też tworzyć jakąś dokumentację. Też chcielibyśmy wiedzieć, no, kto w konsekwencji będzie współpracował w zakresie przygotowania tych dokumentów, bo jak nie mam, no, źródło tkwi w PZOZ-ie. Dlatego z pełną odpowiedzialnością stawanie przed projektem, który ma być stworzony, a Państwo nie powołujecie prezesa tej spółki, no dla mnie też jest dosyć dziwne. Też chciałabym wiedzieć uzasadnienie tego, dlaczego nie został powołany na kolejną kadencję. Nie mówię, że ma być ten, ale w ogóle jakiś prezes. Poproszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, według kolejności zgłoszeń Joanna Olejnik. Szanowni Państwo, ja z takiego doświadczenia 4-letniego, jak jestem radną, nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, takiej sytuacji, w której jeśli byśmy dostawali środki jakieś zewnętrzne, to żeby była dyskusja. Nawet czasami się dziwiłam, że czy z POKL-u jakieś instytucje pozyskiwały środki i że nawet nikt się nie interesował, kto jest partnerem, w jakiej wysokości, jaki jest wkład miasta. Natomiast podejrzewam, że gdyby niepewna sytuacja i zastraszanie przez niektórych radnych ludzi sprzedażą szpitala, to w ogóle dzisiaj byśmy o tej uchwale też nie rozmawiali. Ja przytoczę kilka jeszcze tutaj faktów. Uchwałę podejmuje się w celu przystąpienia do projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Platformy PPP. Zgodnie z porozumieniem do zadań Platformy należy inicjowanie i wsparcie przygotowania pilotażowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, można tutaj ten punkt dalej jeszcze doczytać, wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, zapewnienie podmiotom publicznym szerokiego dostępu do opinii, ekspertyz, analiz, raportu z audytu. Powiem tak, jeśli chodzi o nasz klub Platformy Obywatelskiej, to będziemy głosowali oczywiście za podjęciem tej uchwały. To wcale nie oznacza również, że jeśli złożymy taki projekt, jeśli miasto złoży, to że otrzyma środki, bo to nie oznacza. Z drugiej strony, słuchajcie Państwo, ciągle mówimy o drogach, o braku obwodnic w Płocku,
ale czy to nie jest jakiś ciąg zdarzeń, że kiedyś ktoś nie pomyślał, że gdzieś powinien złożyć projekt albo gdzieś złożyć wniosek o drogi? Z drugiej strony pamiętam, jak się pytałam, dlaczego w latach 2006-2008 wodociągi nie pozyskiwało środków, tak? Dlatego, że nigdy wcześniej nie złożyli projektów w środkach przedakcesyjnych, tak? I dzisiaj, jeśli my mamy możliwość pozyskania analiz, mamy możliwość przystąpienia do projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, to po prostu nie zamykajmy sobie dalszej drogi. A jeśli Państwo będziemy mieli kiedyś przystąpić do partnerstwa publiczno-prywatnego, to przecież będzie dodatkowa uchwała, nie mówiąc już o sprzedaży. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Wojciech Chetkowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zacznę od czegoś takiego, że dla mnie jest rzeczą oburzającą i skandaliczną, że wykorzystuje się biednych pracowników SPZOZ-u, pielęgniarki, personel niższy, że wykorzystuje się wszystkich ludzi tam pracujących do tego, żeby próbować ugrywać jakieś, nie zawaham się tego usługi, użyć tego słowa, chamskie interesy polityczne. Tworzy się atmosferę w oparciu o coś, co de facto nie istnieje. Ci ludzie w tym szpitalu, a z nami tam naprawdę bardzo wielu, przeżyli horrory i co roku przeżywają jakiś horror. Najpierw to była komercjalizacja, potem było straszenie, że wejdzie PZU, wcześniej było tam straszenie, że przyjdzie ktoś inny i wszystko, a to, co się w tej chwili odbywa, to jest po prostu no, przekraczające wszelkie granice przyzwoitości. Nikt przepraszam bardzo, jeśli kogoś dotknę, nikt przy zdrowych zmysłach na podstawie tejże uchwały, projektu tej uchwały nie może pokusić się o stwierdzenie, że oto miasto Płock szykuje się tą uchwałą do prywatyzacji. Jeśli ktoś tak myśli, no to bardzo przepraszam, no nie chcę już dalej brnąć w słownictwo, bo mógłbym w emocjach lekko może przekroczyć granicę dobrego smaku, tak jak przekroczona została granica dobrego smaku, straszeniem tych ludzi i mobilizowaniem ich do jakichś tam protestów. Szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jest to szpital bardzo stary, szpital, który nie spełnia na dzień dzisiejszy zdecydowanej większości kryteriów, procedur, zasad określonych w dokumencie, który pokazuje, jak ma wyglądać szpital taki, który ma prawo funkcjonować w strukturach Unii Europejskiej. Zatem mamy kilka dróg wyboru. Pierwszy, to możemy sobie powiedzieć, to co mówiłem również przy sesji budżetowej, że to zdejmijmy z siebie jako Rada Miasta Płocka kłopot w postaci szpitala Świętej Trójcy. I niech ten szpital sobie prowadzi swoją działalność dotąd, dopóki Narodowy Fundusz Zdrowia powie stop, nie podpisujemy z Państwem ani jednego kontraktu, ponieważ nie spełniacie żadnych kryteriów. Niestety, nasuwa mi się tutaj analogia z polskimi zakładami mięsnymi, które zostały zlikwidowane tylko i wyłącznie dlatego, że w pewnym momencie nie podjęto żadnych działań, żeby ten zakład dostosować do wymogów unijnych, licząc na cud. Kiedy zostały zakłady mięsne sprywatyzowane? Ja nie pamiętam tego roku, ale myślę, że zdecydowana większość Państwa pamięta. Jak zostanę do tego zmuszony, to sobie przypomnę. Mamy drugie rozwiązanie związane ze szpitalem. Możemy dzisiaj podjąć próbę dostosowywania tego szpitala do takich standardów, jakie są oczekiwane w polskiej, europejskiej służbie zdrowia. I możemy robić to na dwóch kierunkach. Pierwszy, bo rozumiem, że nikt z Państwa siedzących na tej sali nie zgodzi się na to, żeby szpital zlikwidować. Nie chodzi tylko i wyłącznie tutaj o miejsca pracy tych kilkuset pracowników, którzy tam pracują, którzy znaleźli się w sytuacji dramatycznej, ponieważ większość z nich znajduje się w wieku, w którym bardzo trudno jest znaleźć pracę, w wieku, w którym bardzo trudno jest podjąć lub jest ona wręcz niemożliwa decyzja o wyjeździe na Zieloną Wyspę, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych czy do Australii, czy nawet do niej. Myślę, że nikt tego nie chce. W związku z tym wszyscy powinniśmy się pochylać nad sposobem ratowania tego szpitala. I te sposoby są dwa.
Pierwszy, wyjęcie pieniędzy z budżetu miasta i zrealizowanie tego projektu za pieniądze miasta. Jaka to jest suma? Waha się od 80 do 130 milionów złotych. Taką wiedzę posiadam. Może być również wersja oszczędnościowa, polegająca na tym, że wydamy rzędu, nie wiem, 20 parę milionów. Szpital będzie dostosowany do standardów, jakie obowiązują w Unii. I w ramach tego standardu szpital będzie funkcjonował dobrze, służąc mieszkańcom Płocka, ale generując horrendalną, konieczność dokonywania horrendalnej dopłaty do funkcjonowania tego szpitala, a także zwolnienia iluś pracowników, którzy nie będą mogli tam pracować z powodów oczywistych. Myślę, że nikt z nas na takie rozwiązanie się nie zdecyduje, bo bylibyśmy ludźmi totalnie nierozsądnymi. Pokazała się szansa na to, że można sfinansować adaptację tego szpitala, modernizację czy budowę od nowa, nie wiem, bo nie jestem ekspertem, za pieniądze pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Ja na przykład odniosłem takie wrażenie po ostatniej wizycie nowego ministra zdrowia w Brukseli, że oto właśnie te 20 parę miliardów euro, jeśli dobrze pamiętam, będzie przeznaczane na modernizację polskiej służby zdrowia. Kto dostanie te pieniądze? Te pieniądze dostaną te placówki służby zdrowia, które będą spełniały wszystkie kryteria, które pozwolą na to, ażeby unijny kulek ze środkami finansowymi został skierowany właśnie w to miejsce. A żeby spełnić wszystkie kryteria, trzeba przygotować w sposób bardzo profesjonalny, w standardach, których z pewnością nikt na tej sali nie zna, być może nawet nikt w Polsce tego nie zna, po to, żebyśmy się, mówiąc kolokwialnie, załapali w ten peleton, który zmierza do mety, na której pisze te środki. I czy warto to zrobić, nawet ponosząc jakieś koszty? Wydaje mi się, że warto. Podam Państwu przykład. Nie chcę wracać tam do problemów, o których mówiła pani radna Olejni, do problemów wodociągu, bo na ten temat to mógłbym książkę napisać. Powiem najprostszy przykład z możliwych. Jest rok 2014, pokazuje się żądanie mieszkańców Podolczyc z północ, żeby została wyremontowana ulica Armii Krajowej. Szanse na to, że te pieniądze znajdą się w budżecie w 2014 roku, są zerowe. Ponieważ budżet jest podzielony, jest to zadanie rzędu chyba, jeśli pamiętam, 7 milionów złotych, to w związku z tym, co powinniśmy zrobić, idąc tokiem myślenia wielu osób, usiąść i czekać na chwilę, w której znajdą się pieniądze w budżecie na remont Armii Krajowej. Czy zaryzykować na przykład, wykonać projekt techniczny tego przedsięwzięcia, przygotować aplikację i wystąpić do ośrodki do wojewody mazowieckiego po tak zwaną Schetynów. Dostajemy informację, że oto właśnie właściwie lista zadań inwestycyjnych, które mają skorzystać ze Schetynówki, jest zamknięta. Możemy być co najwyżej na liście rezerwowej. W związku z czym co? No powinniśmy sobie machnąć ręką, po co się pchać, jak nie wiadomo, czy mi się na to załapie. Okazało się, że bardzo dobrze zrobiliśmy, że znaleźliśmy się w tym peletonie rezerwowym. Z tego peletonu zasadniczego zaczęli się wykruszać zawodnicy i oto nagle okazuje się, że na miasto spłynęło kilka milionów od wojewody mazowieckiego i ulica Armii Krajowej jest zrobiona, nigdy by nie została zrobiona. Jeśli my dzisiaj powiemy sobie, nie przyjmujemy tej uchwały, bo się boimy, że zostanie szpital sprywatyzowany, to zostaniemy daleko, daleko, nawet nie założymy dresu, żeby się rozgrzać przed walką w tym peletonie. Co byłoby kardynalnym błędem, bo Płock na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stracił zbyt dużo pieniędzy, nie umiejąc o nie aplikować albo nie chcąc po nie aplikować. I odniosę się teraz tutaj do tezy, z której wynika, że oto właśnie takie opracowanie powinien zrobić. Bo jak zarząd nie robi, to znaczy, że jest niekompetent. Proszę Państwa, chcę powiedzieć Państwu coś takiego. Mam nadzieję, że się również interesujecie trochę gospodarką. Największe koncerny światowe, zatrudniające najlepszych specjalistów na etatach w swoich przedsiębiorstwach, ubiegając się o jakieś, nie wiem, ogromne kredyty bankowe, nie robią tego siłami prezesa, wiceprezesa i kierownika Wydziału Inwestycji. Tylko to robią według pewnych standardów, które są realizowane przez wyspecjalizowane jednostki analityczne, wyspecjalizowane właśnie w takiej dziedzinie. I każdy mądry właściciel
mając najmądrzejszy zarząd, który powołał, nigdy nie będzie ryzykował, żeby powierzyć temu zarządowi takie zadanie, ponieważ ma świadomość, że ten zarząd nie jest omnipotentny. Bo ostatnim człowiekiem omnipotentnym był Leonardo da Vinci, a to było tak dawno, że nikt tego nie pamięta. Dzisiaj zatem, jeśli mamy możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych, które tak naprawdę będą nas kosztowały symboliczną kwotę w stosunku do tego, co możemy uzyskać, nad czym my się zastanawiamy i dlaczego zaczynamy wprowadzać jakieś cyfry, które są cyframi nieuprawnionymi. Ponieważ ja nigdy nie słyszałem, na przykład nikt mi nie pokazał na piśmie, że taki projekt może kosztować 1 200 000, ponieważ ile ten projekt będzie kosztował, tego nie wie nikt. Może być pewna sugestia i pewna hipoteza od firm, które się tym zajmują. Ale skąd my na przykład możemy wiedzieć, że na liście tych ekspertów, którzy będą robili takie analizy, nie będą właśnie te firmy, które potrafią to zrobić w sposób niezwykle profesjonalny i firmy, które mając na przykład możliwość zrealizowania kilkudziesięciu, żeby nie powiedzieć kilkuset takich projektów w skali kraju, nie zrobią tego za pieniądze połowę albo 1/3 tańsze od tych, które mówi jakaś firma wyspecjalizowana, do której tak też my pewnie do końca nie możemy mieć zaufania, bo tej firmy po prostu nie znamy w takim niespotykanym, wyjątkowym przedsięwzięciu. I dlatego wydaje mi się, że no nie powinniśmy mieć nawet chwili wahania, żeby zaryzykować i w to wejść. Jest stary taki żart, przepraszam, że go powiem, pewien obywatel pewnego kraju półkrąg i mówi: Panie Boże, jak nie wygram w totolotka, to przestanę w siebie wierzyć. Na co dobry Bóg wychylił się za chmury i powiedział: Synu, daj mi szansę kupon wypełnić. I my dzisiaj podchodzimy pod ten kupon i się zaczynamy zastanawiać, czy ten kupon wypełni. Możemy go nie wypełnić i w tym momencie stracimy być może epokową szansę dla rozwiązania problemów służby zdrowia w Kłodzku. Ja nie bronię zarządu, bo nie mam w tym żadnego interesu, ale wydaje mi się, że to, co ten zarząd zrobił, jeśli chodzi o analizę potrzeb tego szpitala, wykonał to hiperprofesjonalnie i na pewno to, co praca tego zarządu, nie zostanie zmarnowana przez instytucję, która się za to zajmie, która się nie tym ewentualnie zajmowała, a być może nawet ta cena w związku z tym będzie dużo niższa. I nie traćmy tej szansy, która w tej chwili się przed nami rysuje, bo będziemy po prostu tego żałowali. Polski zarząd polskiego ZOZ-u nie ma tak wielkiej wiedzy, bo jej mieć nie może, dotyczącej, nie wiem, zjawisk makroekonomicznych wychodzących pewnie daleko nawet poza granice Polski, jeśli chodzi o strategię Unii Europejskiej, dotyczących zarządzania służby zdrowia, sposobu jej funkcjonowania i tym podobne. I od tego są eksperci na całym świecie, żeby zajmowali się wybranymi fragmentami działalności gospodarczej. Dzisiaj podczas dyskusji budżetowej padło pytanie, na które zresztą nie uzyskaliśmy odpowiedzi, może i w sumie dobrze. Dlaczego oto Urząd Miasta Płocka, mając swój dział prawny, zatrudnia w poszczególnych pionach, komórkach organizacyjnych prawników? Ano mniej więcej dlatego, że jeśli kogoś boli ucho, to nie idzie do lekarza, który jest ginekologiem, tylko idzie do laryngologa. Albo nie idzie do lekarza ogólnego, chyba że idzie tylko po to, żeby go lekarz ogólny, z całym szacunkiem zresztą, żeby go skierował do wybranego specjalisty w danej dziedzinie, który po prostu gwarantuje wysoką obsługę tego, z czym ja do niego przychodzę. I podobnie jest teraz. Idziemy do wyspecjalizowanej placówki, która ma przynieść nam, dać nam rozwiązanie czy propozycję rozwiązania tego problemu. Od tej ekspertyzy do zmian, do potencjalnych zmian w systemie własności tego szpitala, to jest droga jak stąd na szczyt Monteverestu. Ponieważ po pierwsze ta opinia, która zostanie, mam nadzieję, że się na to załapiemy, zostanie wypracowana, wcale nas nie będzie upoważniała kogokolwiek do podejmowania decyzji o zmianie struktury własnościowej tego szpitala, nie będzie upoważniała do zamknięcia tego szpitala, również nie będzie upoważniała do tego, żeby ten szpital rozwijać i budować. Ja osobiście nigdy się nie zgodzę na prywatyzację tego szpitala w sensie dosłownym, ponieważ
ponieważ ja mam świadomość tego, że mając w ręku oręż w postaci społecznej służby zdrowia, my mamy szansę na to, żeby pomagać ludziom, tym, którzy nie są w stanie skorzystać z chorego systemu opieki medycznej w Polsce. I żaden najlepszy prezes z tego szpitala nie zmieni chorej służby zdrowia, systemu zarządzania tą służbą zdrowia, finansowania. Powiem więcej. Myślę, że nikt tego w Polsce długo nie zrobi, ponieważ żaden z dotychczasowych rządów o wszystkich barwach tęczy, jakie były od początku wolnej Polski do dnia dzisiejszego, się tego nie podjął, nikt nie przeprowadził tego w sposób taki, który pozwolił nam na powiedzieć, że mamy fajnie to zorganizować. Powiem jeszcze jedno, że proszę zwrócić uwagę, że żaden z kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej nie podjął się opowieści, w jaki sposób wyobraża sobie funkcjonowanie systemu finansowania i funkcjonowania służby zdrowia. Każdy powiedział, zlikwiduje kolejki oczekujących do specjalistów, ale żaden nie powiedział, jak to zrobić. A te kolejki, proszę Państwa, o czym na pewno wiecie tak samo dobrze jak ja, są wszędzie, są w Szpitalu Świętej Trójcy, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i w niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rodzina. Bez żadnego problemu można wejść do specjalisty, zapłacić mu 100 do 120 zł i być obsłużonym tak, że pani doktor się cofnie z parkingu i wróci do gabinetu. Ale jak jej powiemy również w niepublicznej służbie zdrowia, typowo prywatnej, że oto mam skierowanie w ramach NFZ-u, to powie, no sorry, winę tu, ale dzisiaj mamy marzec, to zapraszamy w 15 października. I dlatego skorzystajmy z tej szansy, która nam wpadła właściwie, no jak temu przysłowiowemu to ziarno, wiecie komu. I nie twórzmy wokół tego politycznej dyskusji, że oto właśnie tu chcemy to zlikwidować, sprywatyzować, wyrzucić pracowników z pracy i straszyć tych ludzi, którzy i tak mają wystarczająco dużo stresów związanych z niskimi wynagrodzeniami, z dyskomfortem pracy, z niezadowolonym pacjentem. Po co ci ludzie mają jeszcze wysłuchiwać tyrad, że oto właśnie tą uchwałę prezydent Nowakowski przy pomocy koalicji w tym plus dwie osoby, zamierza właśnie zlikwidować Szpital Świętej Trójcy i przekazać go we wraże ręce. Porównywanie prywatyzacji czy sprzedaży Orlen Mediki z przedsięwzięciem pod tytułem restrukturyzacja polskiego zespołu opieki zdrowotnej, to jest w ogóle porównanie mrówki do słonia. No, tam jest zwykła przychodnia zdrowia, duża, rzeczywiście dobra, bo jestem zresztą, nawiasem mówiąc, jeszcze przez kilka dni jej pacjentem. To jest duży organizm, szpital z ogromnym majątkiem, z ogromną ilością personelu i z problemami zupełnie innymi niż przyzakładowy zespół przychodni przy PKN Orlen. Dlatego bardzo Państwa proszę, żebyśmy, nie proszę nikogo, żeby głosował, jak tam, żeby go przymuszę takiego głosowania, nie mam ani takiej mocy sprawczej, nawet takiego zamiaru. Ale proszę Was, przestańmy politykować w tak brutalny sposób, bo naprawdę to nic tam nie da. No ja osobiście będę oczywiście głosował za przyjęciem tej uchwały i życzę tego, żeby ten zarząd też PZOZ-u wspólnie z nami wszystkimi tutaj siedzącymi na tej sali wprowadził nas na listę tych firm, które znajdą się w programie, żebyśmy stanęli jak najprędzej przed dylematem wyboru dalszej drogi. Bo tym bardziej, że przecież partnerstwo publiczno-prywatne niekoniecznie musi polegać na tym, że oto przyjdzie kapitalista, który obejmie, nie wiem, pakiet kontrolny, czyli 51% i wprowadzi swoje rządy. Może być to partnerstwo prywatno-publiczne może polegać też na przykład na tym, że instytucja finansowa wejdzie w system na przykład i pomoże nam przeprowadzić modernizację tego szpitala i dostosowania go do rzeczywistych potrzeb. A jeśli tego nie wypełnimy do 15 lipca, to będziemy nadal gdybali, co by było gdyby, a być może przy następnej sesji absolutoryjnej albo w roku 2018, kiedy będzie kampania wyborcza, ktoś na swoich plakatach wyborczych napisze, że oto właśnie ta rada
prezydent Nowakowski i wszyscy inni zmarnotrawili szansę pozyskiwania ogromnych pieniędzy na to przedsięwzięcie. Przepraszam za emocje, ale akurat ta służba zdrowia jest dla mnie czymś bardzo, bardzo bliskim, wyjątkowym, mieszczącym się w moich, że tak powiem, lewicowych zapatrywaniach na to, że my powinniśmy pomagać ludziom, tym, którzy są w potrzebie, bo tutaj część z nas na tej sali się doskonale poradzi bez tego szpitala, bez szpitala dyrektora Kwiatkowskiego i pana. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan prezydent Jacek Terlecki, proszę bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze pani radna chciała zabrać głos. Może zada pytanie, wtedy ja będę mógł się do całości jeszcze odnieść. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Wojciechu Chetkowski, kiedyś pan Artur Jaruszewski powiedział takie słowa do pana radnego, jednego z naszych radnych klubu. Wstydzi się. Ja się wstydzę za pana. Panie przewodniczący, to nie przystoi. Po pierwsze, używać słów niecenzuralnych na tej sali. To jest jedna kwestia. A po drugie, rzuca pan cień na jakiś radnych, bliżej niedookreślonych, że straszą, że nastawiają pracowników. Nie wiem, o czym pan w ogóle mówi. Dla mnie to jest po prostu niewiarygodne, że coś takiego może wypowiadać wiceprzewodniczący tej rady, który de facto powinien reprezentować całą radę, a nie tylko i wyłącznie swoje poglądy. Albo rzucanie cienia na innego radnego bez podstawy. To jest naprawdę nieprzystoi wiceprzewodniczącemu tej rady. Szanowni Państwo, jeśli podejmujemy uchwałę pani radna, pani Joanno, jeśli podejmujemy uchwałę w sprawie pozyskiwania środków unijnych, ja jestem dwoma rękami za tym, żeby się pod tym podpisać. Ale przeznaczamy to na konkretny cel, czyli, nie wiem, modernizacja, remont, termomodernizacja, cokolwiek, tak? Bo to są środki zewnętrzne, przyjmujemy. I gdyby tu była taka sytuacja, że przyjmujemy środki zewnętrzne, bo mamy możliwość pozyskania środków na remont oddziału, zakup jakichś ważnych urządzeń, nie ma problemu. Dwoma rękami jestem za. Tylko tu podpisujemy się pod czymś, co jest de facto papierem. Bo ja nie wiem, panie przewodniczący, czy ta analiza spowoduje, że nam ktoś tam wytłumaczy, że w jakimś kierunku powinniśmy pójść, to rozwijać, albo może ta analiza wykaże, to powinniśmy zamykać, bo jest no, niedochodowe, coś innego jest dochodowe, trzeba to rozwijać. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie ta analiza, bo nikt nam nie mówi szczegółów. Co tak naprawdę będzie ta analiza doprecyzowywała? Czy tylko i wyłącznie odpowie na pytanie, tak, wchodźcie, albo nie, nie wchodźcie w partnerstwo publiczno-prywatne, czy będzie rozwijała coś więcej, w jakim kierunku mamy się rozwijać, co mamy robić i tak dalej, i tak dalej. Ja twierdzę, że takim wprowadzeniem tych dokumentów wprowadzamy właśnie zamęt wśród pracowników przede wszystkim. Bo niestety, nie wiem, czy państwo nie macie tej świadomości, jesteście oderwani od rzeczywistości, ale każde partnerstwo publiczne chce prawa handlowego. Niestety, taki jest fakt. Dziękuję. Pan prezydent Jacek Terlecki, proszę bardzo. Szanowni Państwo, pani radna, ja zacznę od pierwszej rzeczy, którą wydaje mi się, że właściwie wyartykułowaliśmy na komisjach. Na wczorajszej komisji nie padło takie pytanie. Chociażby. No nawet pani nie było. No więc właśnie. Więc jeśli mamy rozmawiać takim tonem, jeśli mamy na takim poziomie, a na Boga, pani radna. Nie, zacznijmy od tego, że po pierwsze, może przystąpić szpital do takiej analizy w trybie szybkim, jeśli będzie członkiem Platformy PPP. Mówiliśmy to na komisjach, że szpital nie jest, na miasto jest. W związku z tym przystąpiliśmy. Tak jak powiedziałem, powiedziałem to dwa czy trzy razy, ja zastanawiam się, czy ze mną jest coś nie tak, ale państwo radni zrozumieli to. Pan radny Chytkowski, bardzo panu dziękuję. Być może to, że nie mam siwych włosów, nie mam tyle cierpliwości, żeby to w taki sposób wytłumaczyć, ale mówiliśmy to wielokrotnie. Uchwała intencyjna o przystąpieniu do projektu.
pani przekłamuje rzeczywistość. Tak jak pani z pełną świadomością wypowiadała pewne zdania w dniu dzisiejszym pod moim adresem, ja podam dzisiaj trzy przykłady, w których chciałbym, żebyście państwo, musicie państwo to usłyszeć. Pani przekłamuje rzeczywistość. Pani nie słucha tego, co mówię. W uzasadnieniu i wprowadzeniu powiedziałam 1 200 000, że zrobiliśmy rozeznanie rynku i takie analizy mogą tyle kosztować. Oczywiście pani powie za chwilę, że ktoś zrobi to za 400 tysięcy. Ja podam kilka innych argumentów i kilka innych przywołam przykładów, że nie jesteśmy w stanie takiego zakresu analiz opracować. To po pierwsze. Dlaczego mówię, że pani przekłamuje rzeczywistość? Bo to samo się, to wrócę do dnia wczorajszego, bo pani się dwa razy go przywołała i ja postaram się to udowodnić. Pani mówi o konsultacjach, że nie chce niczego konsultować. Pani powołuje się na media. Proszę zajrzeć do mediów, w jaki sposób napisały artykuł. Proszę zapytać innych uczestników tej konsultacji, w jaki sposób o nich mówiliśmy. Dlaczego pani manipuluje rzeczywistością? Bo mówimy tu o podniesieniu biletów za komunikację, a pani mówi, że odnosimy, że będziemy ustalać cenę, taką cenę biletów. Nie, pani przeleciała ten materiał po łebkach albo do niego w ogóle nie zajrzała. Powiedział to zarówno pan kierownik Nierzchocki, jak i eksperci, że zakłada się, bo to pani się wczoraj dopominała tego, zakłada się pewną referencyjną cenę. Pewien odnośnik dla danego miasta. I tym odnośnikiem w przypadku tych miast, w których płatne strefy podatkowania wprowadzono, był bilet komunikacji. A pani się już przemyciła pewną informację, bo pani to wie z góry. Pani wie z góry, że my jak podniesiemy bilet, to na pewno już podniesiemy tą strefę, jak jeszcze jej nie wprowadziliśmy, jeszcze mieszkańcy nie powiedzieli, czy jej chcą, czy jej nie chcą. To jest pierwsza rzecz. W zakresie tego partnerstwa, o którym dziś mówimy. Uchwała intencyjna. Nikt nie powiedział, że to będzie kosztowało 1 200 000, a pani powtórzyła to kilkakrotnie, mówiąc, że pan radny o tym powiedział, że ja o tym powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że zrobiliśmy szacowanie rynku, ile takie analizy mogą kosztować. Z 10 ofert kancelarii, które, 7 czy 10, nie pamiętam dokładnie, do kancelarii, które zapytaliśmy, ta cena szacunkowa mówiła o 1 200 000 zł. I teraz oczywiście pani wie lepiej, ale partnerstwo publiczno-prywatne nie ma charakteru takiego, jak pani go w tej chwili przedstawia. Zacząłbym od tego, żeby jeśli mamy o tym dyskutować, to proponuję zaproponować to na komisję, przyjść na tę komisję i wtedy o niej porozmawiać, o partnerstwie publiczno-prywatnym. Bo pani nie wie, o czym pani mówi. W zakresie publicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego, tejże uchwały, która tak naprawdę, tak jak w przypadku tych środków unijnych, może dać nam szansę, że pozyskamy finansowanie właśnie na takie analizy. Powiedziałem to wielokrotnie, powtórzę jeszcze raz, w jaki sposób te analizy wykorzystamy, to jest już tylko i wyłącznie od nas zależy. Ale jeśli będą zrobione na miasto, proszę pamiętać, że w większości przypadków, nawet jeśli wodociągi podpisują umowę na dofinansowanie zewnętrzne, to miasto jest beneficjentem i powinno być autorem takich opracowań. Stąd jest taka, a nie inna decyzja. To miasto ma to zrobić. Bardzo panią proszę, abyśmy, bo przepraszam, ja nie jestem politykiem, ale ja z urzędzeniem na to patrzę, w jaki sposób manipulujemy tymi informacjami. Czy to w dniu wczorajszym, przeszkadzając wręcz mieszkańcom, bo uprzedza pani fakt, o którym pani będzie decydowała. To Rada Miasta będzie decydowała o tych wszystkich sytuacjach. Tak jak i o dzisiejszym przystąpieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i o płatnych strefach parkowania. To Rada Miasta. Wczoraj rozpoczęliśmy konstrukcję, pierwsze spotkanie. A pani twierdzi, że pani tego nie chce. Pani nawet nie wie, o czym pani mówi. Nie wie pani, czego pani nie chce. Wypracowaliśmy, zgodził się ze mną pani kolega partyjny, który powiedział, że rzeczywiście w takiej formule to powinniśmy coś zaproponować i potem włożyć dla mieszkańców. Zatrudniliśmy specjalistów, którzy przeprowadzili 120 takich konsultacji po to, żeby zaproponować najlepszą formułę. O tym, żebyśmy mogli wspólnie z mieszkańcami dyskutować. Dobrze, wracając do uchwały, jeszcze raz podkreślam, panie radny, bardzo dziękuję za to uzasadnienie. Nie potrafię zrobić tego lepiej. Naprawdę proponuję, aby zrozumieć sens partnerstwa publiczno-prywatnego, a potem dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę państwa, może na nieco mniejszym poziomie emocji. Rzeczywiście dzisiaj mamy sytuację taką, że szpital jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Nie jest zadłużony, funkcjonuje, dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Mało tego, w przeciwieństwie do wielu szpitali w całym kraju, już nie wyłączając szpitala wojewódzkiego, pielęgniarki nie protestują,
nie ma pogotowia strajkowego, związki podchodzą bardzo odpowiedzialnie do sytuacji szpitala, rozmawiają z zarządem, rozmawiają z właścicielem. Naprawdę uważam, że szpital, co zresztą potwierdziła Rada Nadzorcza, udzielając absolutorium za całe 4 lata, całą kadencję zarządowi, zarządzane jest bardzo dobrze. Ale jeśli mówimy o dalszym funkcjonowaniu szpitala, rozwoju szpitala, to w tym momencie rzeczywiście wykraczamy poza kompetencje i tylko zarządu. I to nie tylko ze względów formalnych, o czym powiedział prezydent Terebus, no bo miasto może przystąpić jako partner w tym momencie do tego projektu, ponieważ jest na tej płaszczyźnie partnerstwa przewodniego, w tej platformie, przepraszam. Natomiast, a nie spółka. Natomiast rzeczywiście spółka przygotowała w tym momencie kilka koncepcji rozwoju, pokazując od pewnego minimum po maksimum, co możemy zrobić, żeby dalej dobrze dbać o bezpieczeństwo, o zdrowie mieszkańców Płocka. Natomiast, i to jest dla mnie oczywiste, w tym momencie też oczywiste jest to, że poszukujemy środków zewnętrznych. Poszukujemy w różnej formie, tam gdzie jest to tylko możliwe. Mało tego, tutaj też padło już kilka razy, to, że ta uchwała będzie podjęta, to nie oznacza, że my te środki pozyskamy. No, niestety, to trzeba złożyć wniosek, aplikować, przejść do kolejnego etapu, być może uzyskamy, być może nie. Jeśli uzyskamy, to będziemy mieli naprawdę fantastyczny materiał, jestem o to głęboko przekonany, który dopiero pozwoli nam podjąć w oparciu o ten materiał. Mówiąc nam, mam na myśli zarówno prezydenta tego miasta, zastępców jego, jak i Radę Miasta przede wszystkim, w oparciu o ten materiał pozwoli nam podjąć decyzję, w którym kierunku iść, czy w formule partnerstwa przewodniego, czy być może w formule wspierania szpitala poprzez dopłatę do kapitału zakładowego na każdej sesji o, nie wiem, 2, 5, 7 milionów, tak, ażeby rzeczywiście ten szpital miał szansę rozwoju. Jest dzisiaj tak, a nie inaczej umiejscowiony, ma taki, a nie inny profil i ma, współpracując ze szpitalem wojewódzkim, dbać o potrzeby, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Natomiast no, pani Anna, odnoszę wrażenie, jak mówiła, no, nie róbmy nic, tak? Nie róbmy nic i rzeczywiście być może NFZ w ciągu roku, dwóch, pięciu będzie kontakt obcinał, w końcu tego kontaktu nie da i potem nie będzie szpitala. I kto będzie winny? To przecież pan prezydent. Pan prezydent, nie pani radna, która w tym momencie mówi, nie róbmy tego, bo nie ma takiej potrzeby. I my taką potrzebę widzimy. I no, nie jest tak dla nas, że im gorzej, tym lepiej. Absolutnie. Chcemy, żeby rzeczywiście było tylko i wyłącznie lepiej. Natomiast jak ważne są analizy, cały czas tutaj mówimy o prywatyzacji, kiedy swego czasu szpital był komercjalizowany, ja do tego wróciłem dzisiaj tak chwilę. Ja nie wiem, może ktoś z państwa radnych pamięta, bo ja niestety, pamięć ludzka jest zawodna, powinienem być może wyciągnąć te dokumenty, ale do dziś pamiętam dyskusję na sesji Rady Miasta, gdzie dokument przygotowany przez jakąś firmę odnośnie komercjalizacji miał gdzieś w stopce jeszcze Ciechanów, czy jakąś inną miejscowość, bo był kopiuj w klej. I państwo zarzucaliście, że był też dokument tutaj na Komisję Rady Sportu, czy Komisję Rozwoju Sportu, też kopiuj w klej. Nie chcemy takich dokumentów. Chcemy, żeby dokumenty, które będą, zwłaszcza w tak neurologicznej spółce, jaką jest szpital, były przygotowane w sposób jak najbardziej profesjonalny, żeby w oparciu o te dokumenty podejmować później racjonalne decyzje. To natomiast już dla mnie jakimś dziwnym stwierdzeniem było obarczenie nas winą za to, że komisja skargi utrwała 17 minut. No to akurat nie jest pretensja ani do mnie, ani do kogokolwiek innego, a tym bardziej dlatego, że pani radna spóźniła się 10, 17 czy ileś tam minut na tą komisję i dlatego nie mogę zadać pytań. No bardzo nam przykro. Natomiast nie bardzo wiem, jak to z tym zrobić i jak sobie z tym poradzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pan radny Andrzej Aleksandrowicz. Ja, panie przewodniczący, mam do pana pytanie, do pana przewodniczącego rady. Dlaczego pan przez tyle minut pozwalał prezydentowi de facto krzyczeć na radę? Czy w ten sposób mamy rozmawiać? Tak emocjonalnie, nerwowo?
No, dla mnie jest to niewyobrażalne, że pan nie zareagował i nie ostudził troszkę emocji pana prezydenta Terebusa. Dziękuję. Więc jeżeli do mnie pytanie, panie radny, to odpowiem. Wydawało mi się, że jeżeli ktoś tutaj krzyczy, to chyba najbardziej pani przewodnicząca krzyczała na pana przewodniczącego Kwiatkowskiego. Ale jeżeli zaczyna mieć różne percepcje odbioru, to może przerwę zrobimy, szanowni państwo. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Panie przewodniczący, ja śmiem twierdzić, że to wystąpienie pana Jacka Terebusa było czystą arogancją do mojej osoby. Jeśli dociekliwość radnego chcemy załatwić arogancją, to w moim przekonaniu pan nie powinien na to wydawać zezwolenia. A niestety jest to przy pana cichej akceptacji. Bo ja na żadne pytanie, które zadałam, nie otrzymałam odpowiedzi. Ile wpiszecie państwo we wniosku, jeśli chodzi o cele inwestycyjne? Chyba, że nas to nie interesuje jako radnych. Jaka będzie kwota wydatkowana z budżetu miasta? Czy to jest tak, jak padła ta kwota 300 tysięcy złotych na jednej z komisji? Tego nie wiem, nikt mi nie powiedział. I co z nowym prezesem spółki ZOS? Tego też nie otrzymałam żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Jeśli państwo chcecie załatwiać w ten sposób, że ktoś będzie krzyczał na mnie, to efekt jest taki, że we mnie się wyzwala odwrotna reakcja. Jeszcze bardziej się wyzwolę, jeszcze bardziej będę bardziej angażować i jeszcze bardziej będę dociekliwa w tej kwestii. Bo to akurat nie jest metoda na współpracę. Tym bardziej, że ja jestem wybrana przez mieszkańców, a pan Terebus jest powołany przez prezydenta. Kolejny głos dyskusji. Pan przewodniczący Tomasz Kolb. No właśnie, drodzy państwo, szkoda, że nie ma pana prezydenta, bo właśnie w podobnym temie chciałbym do pana prezydenta się zwrócić. Za dużo emocji jest. Zdecydowanie za dużo. A wracając jeszcze do wczorajszego wystąpienia i wystąpień pana prezydenta dotyczących płatnych stref parkowania, to faktycznie mówiłeś o 3 zł. To jest prawda. Także za dużo emocji, naprawdę, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, to dużo emocji, że mam w takich warunkach dyskutować i przekłamywać się o faktach oczywistych, które wczoraj zaistniały, no to naprawdę chwilami te nasze spotkania tracą sens. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny głos dyskusji, pan prezydent Kaczyński. Szanowni państwo, proszę wrażenie, że nagle zaczęliśmy rozmawiać już o nie tyle o przedmiocie, co o sposobie rozmowy. Jest bardzo ważne, to prawda. Ja staram się również trzymać zawsze nerwy na wodzy, choć nie zawsze jest to proste ze względu na różnego rodzaju sytuacje. Ale rzeczywiście pan prezydent Terebus w to, co robi, angażuje się naprawdę bardzo, bardzo mocno i stąd czasami w sytuacjach, które wymagają być może większego spokoju, podnosi do nich bardzo emocjonalnie, ale to wynika przede wszystkim właśnie z tego dużego zaangażowania. Jestem przekonany, że to tak powiedział, na pewno trudno czasami wszystkie rzeczy, które tutaj dzieją się na tej sali, wytłumaczyć. I być może wiele nie powinno słów tutaj paść, czy złośliwości w różnej formie. Tak, dokładnie tak, jestem wdzięczny, bo to, co rzeczywiście, co jest odpowiedzialne, robi z pełnym zaangażowaniem, wysiłkiem. Natomiast no, rzeczywiście czasami emocje niepotrzebnie zupełnie biorą górę. I to tyle. Tak, o tobie, także o panu prezydencie, który był się. I też postaram się rzeczywiście, i z mojej strony jest też deklaracja, że postaram się, że zarówno ja, jak i moi zastępcy, jak najwięcej, żeby jak najmniej emocji, żeby było w naszych wystąpieniach, podkreślam, przede wszystkim dlatego też, że one wszystkie są jak najbardziej merytoryczne. I to jest dla mnie ważne, że jeśli już, to sprzeczajmy się na argumenty, natomiast no, niestety temperatura czasami dyskusji jest dosyć wysoka. Sądzę, że tutaj taka przerwa od czasu do czasu, zwłaszcza po kilku, już 10 prawie godzinach dyskusji, rzeczywiście przydaje się, żeby troszeczkę ochłonąć, dlatego dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny Marcin Papieś, proszę bardzo. Szanowni państwo, no niewątpliwie
będę kontynuował tego tematu dotyczący jakości czy przekiwania się, ale radni są z tego, żeby pytać, zadawać pytania, mieć wątpliwości, a Państwo, którzy przygotowujecie uchwałę, żeby to wyjaśnić i tak jak powiedział to nasz partner koalicyjny, niezadowolony z tego, że ta uchwała dosyć wpłynęła w trybie, nazwijmy to pilnym. Więc nie dziwcie się tym emocjom, a emocje dodatkowo powodują tym, że mamy prawo zadawać coraz więcej pytań, bo coś być może jest na rzecz. Jeżeli chodzi o samą uchwałę, być może uchwała jest uchwałą intencyjną, ale dotyczy także partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja się cieszę, że pan prezydent w końcu coś w tej Radzie w mieście robi odnośnie partnerstwa publiczno-prywatnego. A co mam tu na myśli? Bo jak pan pamięta, w 2011 roku, kiedyś w wolnej rozmowie, sygnalizowałem panu, że takie partnerstwo jest, wtedy to była budowa przedszkola, można byłoby budować wiadukt, można byłoby budować chociażby dworzec w partnerstwie publiczno-prywatnym i gdyby już to miasto miało przećwiczone to partnerstwo, my byśmy mieli przećwiczone, myślę, że ta dyskusja byłaby spokojniejsza. Chociażby autostrady budujemy w partnerstwie publiczno-prywatnym. No cóż, nawet kanał Lamar został, przejazd pod kanał Lamar został wybudowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Mówimy ewentualnie o pozyskaniu właściwego środka. Dlaczego ta dyskusja ma takie emocje? Ponieważ panie prezydencie, ja zajrzałem sobie do dokumentów przygotowanych na zlecenie rządowe i tam jest szereg chociażby przygotowanych przez sztab ludzi na czele z profesorami, którzy ten zespół prowadzili. Jako jeden z zagrożeń związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym wskazują utratę kontroli nad procesem świadczenia usług. A czym to jest związane? Bo chociażby jak przeczytałem sobie zamówienie szpitala w Poznaniu, tam jest taki jeden punkt, wynagrodzenie partnera prywatnego. I tam ściśle na kolejne 30 lat partner prywatny określa, jakie chce mieć wynagrodzenie. To partner prywatny będzie zarządzał ewentualnie później tą jednostką. Partner prywatny będzie tak zarządzał, żeby ta jednostka przynosiła dochody. I teraz istnieją dwie drogi. Jeżeli szpital może przynosić dochody, wszyscy wiemy, że szpital na dziś generuje straty. Żeby przynosił dochody, to ewentualnie trzeba byłoby na przykład zamknąć część oddziałów, które tak naprawdę są nierentowne, budzą większe koszty i w tym momencie możemy mówić o podziale jakiegoś zysku. A jeżeli będziemy chcieli utrzymywać te wszystkie oddziały, to jak wynagrodzenie, jak przekazać wynagrodzenie partnerowi prywatnemu, a mianowicie poprzez przekazywanie kolejnych udziałów i tym sposobem przez 30 lat możemy szpital przekazać w prywatne ręce, ponieważ miasto będzie musiało wynagradzać tego partnera prywatnego. I to budzi nasze obiekcje, dlatego proszę się nie dziwić i w tym momencie do pana wiceprezydenta Terebusa. Panie prezydencie, ja nie śmiałbym nigdy takiej uwagi w kierunku pani radnej Kulpy. Nieważne, czy ja siedziałem po tamtej stronie, czy siedzę tu. To jest jedna z osób, które najrzetelniej przygotowują się do każdej komisji, do każdej sesji, jeżeli chodzi również o czytanie wszelkich kilkuset stron materiału. Ja naprawdę takiej śmiałości jak pan bym nie miał. A jeżeli pan uważa, że radni posiadają niewystarczającą wiedzę na temat tego partnerstwa, a ta uchwała jest intencyjną w kierunku tego partnerstwa, to bardzo bym prosił o wprowadzenie do tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent Jacek Terebus. Panie przewodniczący, państwo radni. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, co przed chwilą pan radny powiedział w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, nikt nie stoi nad skarabinem przy głowie i nie mówi, że mamy do niego przystąpić. To w jaki sposób, to co pan powiedział, że to partner prywatny będzie zarządzał, to jest przedmiotem naszej negocjacji. Po pierwsze, ewentualnej negocjacji. Po pierwsze, analizy są potrzebne po to, i to też już mówiłem, żeby określić, w jakim kierunku, które z usług szpitala, na bazie tej wiedzy, którą ma już nasz szpital, ale na bazie również rozbudowanej o przyszłych kontraktach z NFZ-em, o całą tę dostępną wiedzę, albo określić na przykład, które z usług są usługami, które możemy wypuścić w trybie komercyjnym. Czy może na przykład psychiatrię podzielić, w jakim stopniu podzielić, i czy z pewnej części nie pobierać takiej, no żeby nie przynosiło to dochodów.
To jest po pierwsze. Po drugie, tryb wyboru partnera publiczno-prywatnego wygląda nieco inaczej niż Państwo prezentujecie. Przystąpiliśmy do jednego z projektów. Jesteśmy w trakcie projektu na efektywność energetyczną i podam go jako przykład. Tam wybór partnera odbywa się, czy negocjacje z partnerem odbywają się w tak zwanym w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym od kilku miesięcy z partnerem prywatnym w zakresie efektywności energetycznej negocjujemy warunki. Powiem Panu, że początek, który zaczynaliśmy w przypadku tej termomodernizacji 27 obiektów, te warunki początkowe były zupełnie inne. Po pierwsze, zeszliśmy z kwoty tego kredytowania, które zapewnia partner prywatny, z 7 do 4%, a po drugie, w ramach negocjacji doszliśmy do tego, że oprócz rozszerzenia pewnego zakresu działań, które na obiektach ma wykonawca przeznaczyć, to utrzymaliśmy nadal kwotę z tak zwanych oszczędności, które tam wygenerujemy. I tak samo jest w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, w przypadku szpitala. Nikt nie przymusza nas do tego, żeby podpisać umowę z jednym. To po pierwsze, będziemy dysponować, po to nam ta analiza, będziemy dysponować wachlarzem usług, które w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego chcielibyśmy zrealizować. I wtedy partnerzy prywatni będą się przysłowiowo bić o to, kto da nam lepsze warunki. A my, jeśli do tego dojdzie, albo do takiego projektu przystąpimy, albo nie. Ale jeszcze raz podkreślam, nie chodzi tu o śmiałość. Chodzi o to, że chciałbym, abyśmy mówili o faktach. Partnerstwo publiczno-prywatne ćwiczy, chcę do niego przystąpić. Stąd też cena usług, które świadczą wyspecjalizowane kancelarie prawne, bo to jest sztab specjalistów. Cena tych usług jest wysoka. Mamy przykład na partnerstwie przeprowadzonym w termomodernizacji, gdzie firma, która tego typu działania dla nas prowadzi, w pierwszej wersji przystąpieniu do tego projektu wzięła od nas za 25 tysięcy. Przy innym projekcie, który też w tej chwili analizują, czy do niego przystąpić, ta sama firma daje kwotę już ponad 200 tysięcy. Chciałam zaprezentować, jak się w mieście Polsku pracuje, z nimi rozmawialiśmy, natomiast wzięła to w taki sposób, że do tego dokłada tak naprawdę. A każda kolejna analiza kosztuje i ten rynek jest coraz bardziej pożądany, bo w pewnym momencie fundusze unijne się skończą. Nie będzie innego wyjścia niż szukanie dużych, ciekawych projektów właśnie w realizacji poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Inna sprawa, to co Pan powiedział, wiadukcu nie dało się zrozumieć, Panie Radny, partnerstwo publiczno-prywatne. W przypadku autostrad opłata za dostępność, są pewne projekty, w których to partnerstwo jest opłacalne, jest w ogóle brane pod uwagę, ale jest wiele projektów takich, w których niestety dofinansowanie się nie sprawdza. Proszę? Tak, można było. Natomiast w przypadku dworca proszę też wziąć pod uwagę, że partnerstwo publiczno-prywatne jest pewną alternatywą do posiadania własnych środków. I różnie rynek pokazuje, że jest ono zazwyczaj o te 4-5% droższe niż własne finansowanie. Ale to właśnie potrzeba szukania tego finansowania poza budżetem miasta sprawia, że samorządy samorządy decydują się na tego typu projekty. I w przypadku dworca skorzystaliśmy z innej preferencyjnej możliwości, jakim był kredyt Jessica, który był oprocentowany nawet nie w 1%. I w tym wypadku można było wybrać to. Ale tak, ma Pan rację, w przypadku dworca też można było pokusić się o tego typu analizę. Tak samo będziemy za chwilę przystępować być może do analiz partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę parku wodnego, basenu, jakbyśmy tego nie nazywali. Tam to będzie bardzo trudne, bo to nie zarabia gdzieś tam dla siebie, ale na pewno do takich analiz przystąpimy. Więc odpowiadając na to pytanie, to jest tylko i wyłącznie pozyskanie zewnętrznego finansowania, żebyśmy nie musieli wydatkować własnego budżetu. A co z tym zrobimy dalej, to zależy od Państwa, tak jak i kwestia tej dzisiejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń dyskusji nad tym punktem obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 20. Projekt uchwały na druku nr 165 w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku. I tutaj będzie autopoprawka zgłoszona wcześniej. Dobrze, dziękuję. Czy do tego punktu jakieś pytania, wątpliwości ze strony Państwa radnych? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 21.
projekt uchwały na druku nr 166 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Czy do tego punktu jakieś pytania? Pan prezydent chciałby coś? Proszę bardzo. Nie wiem, czy tutaj potrzeba, żeby dwa zdania powiedział pan skarbnik, bo to jest jego autorski pomysł. Chcemy, żeby zamiast tej grubej księgi, która rzeczywiście, przez którą, jak usłyszeliśmy, najrzetelniejsi radni są w stanie przebrnąć przede wszystkim, żeby to było w układzie tabelarycznym, a więc dużo bardziej przejrzystym. Jeśli państwo nie wyrażą zgody, to w tym momencie będzie w takim kształcie. Jeszcze dwa zdania może pan skarbnik. Prosimy bardzo, pan skarbnik, prosimy o stosunek. Tak naprawdę trudno tutaj coś dodać, bo tak chodzi o informacje dotyczące inwestycji, które będą w układzie tabelarycznym i o innych wydatkach, to w tej chwili były jakby w układzie opisowym te same dane, tylko w tabeli z informacją z boku, w uwagach z krótkim opisem będą w układzie takim, że będą bardziej czytelne dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Wielda Grupa. Przepraszam bardzo, myślałam, że to jest jakaś uchwała porządkująca, która będzie gdzieś tam państwu porządkowała pewną organizację pracy. Natomiast ja mam zasadnicze pytanie. Czy jak mniemam, nie będzie już tej części opisowej, która do tej pory była w uchwale zmieniającej budżet? Proszę bardzo, pan skarbnik. Czy tu chodzi tylko i wyłącznie o sprawozdanie półroczne? W sprawozdaniu półrocznym, nie jakichkolwiek zmian dotyczących zmian w budżecie, tylko sprawozdanie opisowe półroczne, które powiedzmy było książką 300-stronicową. W tej chwili myślimy, że pewnie uda nam się zamknąć w 220 stronach, właśnie przekładając to na część opisówki na tabelę. Uchwały co miesięcznie będą dokładnie w takiej samej wersji, jakiej są. To dotyczy tylko i wyłącznie półrocznych sprawozdań. I bo myślę, że po tym półrocznym sprawozdaniu, może w tym roku, jak państwo to zobaczą, to jeśli się okaże, że poprzednia wersja bardziej państwu odpowiada, to do niej wrócimy. To myślę, że będzie taki przykład, jak to widzimy. Z naszej strony wydaje się, że będzie to bardziej czytelne dla państwa, ale jeśli się okaże, że nie, to w następnym roku do tego wrócimy. Dziękuję bardzo. To bardzo dobra chyba deklaracja ze strony pana skarbnika, że jeżeli uznamy po tym pierwszym sprawozdaniu, że lepsza była wersja stara, to jest deklaracja powrotu do niej. Pan radny Marcin Pakiewicz, proszę. Tak, szanowni państwo, może nie odnośnie tej uchwały, ale nie miałem okazji odnieść się do tego, co zostało tu w międzyczasie wywołane, bo odpowiedź przyszła po czasie, czyli oddzielnych uchwał dotyczących aportu, przeniesienia aportu do, jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem, pan skarbnik powiedział, że to wszystko musi być skumulowane w jednym. Panie skarbniku, artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym niewątpliwie nakłada, że to jest kompetencją Rady Gminy, żeby te aporty zatwierdzać. Oczywiście nie mówi, czy jest to w jednym dokumencie, czy w dwóch. My przyjęliśmy w jednym dokumencie, aczkolwiek z tego, co słyszeliśmy, jest jakaś uchwała odnośnie, czy było praktykowane w oddzielnych. Pan mówi, że się to teraz nie da. Proszę przejrzeć zawieszone w BIP-ie projekty uchwał Rady Miasta Bydgoszczy z 24 czerwca 2015, gdzie jest uchwała budżetowa, zmiany, absolutorium, bo oczywiście to jest ten okres, i są projekty uchwał oddzielne w sprawie zniesienia na przykład do miejskich zakładów komunikacyjnych aportu i tak dalej do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, czyli jednak, że tak powiem, można. I te uchwały według mnie powinny być w tym momencie oddzielnymi uchwałami, łącznie z uchwałą budżetową. Dziękuję. Proszę o sprawdzenie. Dziękuję ponownie, pan skarbnik Wojciech Ostrowski. Na pewno to sprawdzimy. Ja mówiłem, że z punktu widzenia technicznego, jeśli chodzi o WPF, jest to bardzo trudne. Natomiast też wracając do tego, co mówił pan prezydent, tego typu uchwały były, bo pan radny mówi o praktykowaniu, owszem, były cztery w roku 9 i 10, a przez x lat tak nie było, ale jeżeli państwo będą, jakby powiedzą, że w ten sposób jest to konieczne, to pewnie będziemy musieli się nad tym pochylić, jak to zrobić.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu.